Pani doktor Agnieszka Ajszem-Kaim i Danuta Golec. I chciałem zacząć, no właśnie, przed seansem mówiłem, że ten film został dosyć, znaczy fenomenalnie odebrany na całym świecie, no poza Turcją. Poza Turcją, gdzie spotkał się z Turcją. Pani śledziła te akcje na bieżąco i w tureckiej prasie. Z Turcją jest taki problem, że rzeczywiście nie radzi sobie z tematami tabu. To nie jest jedyny temat tabu, jeśli chodzi o turecką społeczność. I tutaj wiele zastrzeżeń było do reżyserki, że umieściwszy akcję filmu w regionie czarnomorskim, który jest tradycyjnym, jeśli chodzi o społeczeństwo, do roli odtwórczyń głównych ról wybiera dziewczęta, które dla każdego właściwie Turka jest oczywistym, że te dziewczęta pochodzą z okręgu Stambułu, że są jakby poprzez swoją psychofizykę wyraźnie, no nie należą do tej społeczności, o której film opowiada. Oczywiście film był również krytykowany, że w tak otwarty sposób porusza w ogóle tematykę i wydawania dziewcząt w wieku dziecięcym za mąż, małżeństw aranżowanych, przemocy w rodzinie i też molestowania seksualnego. No i właśnie jakby najważniejsze to przekłamanie, które się w Turcji nie podobało, to było ta jakby Turcy nie potraktowali tego filmu jako metaforę, tak, jako metaforę pewnego problemu, tylko jako prawie że film dokumentalny. Myślę, że na tym problem. Ale też mam wrażenie, że tu jest pewne pytanie o skłonność do takiego uczciwego spojrzenia w lustro. Tak, no znaczy konfrontacja to no nie jest najmocniejsza strona też tureckiego społeczeństwa, no nie tylko tureckiego, ale może tak byśmy to określili. No właśnie, bo ale tradycyjne społeczności no nie lubią się przeglądać w lustrze, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że akurat film i kinematografia turecka, jeżeli chodzi o opowieść o współczesnej Turcji, jest najuczciwszym medium. Ani literatura, ani teatr, ani żadna inna forma artystycznej ekspresji nie oddaje tego tak uczciwie jak niezależne kino, bo ono jednak mimo wszystko w tym kraju istnieje. No właśnie mam wrażenie, że i w filmach Kaplanoglu, czy ja wymawiam tak jak umiem, pani mnie zaraz jasne, poprawi, wszystko jest okay. Czy Jaylana, no to napięcie między tradycją a nowoczesnością, które też jest w Mustangu, ono jest bardzo silne. No akurat Semih Kaplanoglu, jednym ze swoich pierwszych filmów w 2005 roku, Meleğin Düşüşü, czyli Upadek Anioła, zresztą pokazywany tutaj w Polsce, w taki bardzo podskórny sposób pokazał również ten problem, to znaczy jest to jeden z wątków tego filmu. No, tytułowy anioł to jest dziewczyna, która była właśnie molestowana przez ojca i tak, a nie inaczej potoczyły się jej losy. Także ja myślę, że różne, zarówno literatura także turecka porusza problem, który jest dosyć powszechny. Tak? Przetłumaczony na polski powieść Elif Şafak, Baba ve Piç, czyli Bengard ze Stambułu, opowiada o gwałcie brata na siostrze. Tak? Więc tak bym jest to poruszany problem, tak? Tylko akurat Elif Şafak nie za to była piętnowana w Turcji, za jakby wątki polityczne, które się pojawiają, czy etniczne, które pojawiają się w tej powieści. Od których również nie ucieka Denis Ergüven. Ona mówi, część naszego społeczeństwa zawsze była wolna i nowoczesna. Atatürk przyznał kobietom prawo wyborcze w 30 roku, formalnie instytucje i kodeksy je chronią. Obok istnieje część społeczeństwa ekstremalnie patriarchalna i zamknięta, której wizja świata ma korzenie w czasach przed Atatürkiem. Te dwa światy zawsze funkcjonowały obok siebie, w pokoju, szanując się. Teraz rządząca partia skłóciła i podzieliła ludzi. Coraz trudniej jest nam razem żyć, rodzi się między nami nienawiść. To oczywiście nam się z niczym nie kojarzy, ale to jest takie, czy to jest takie napięcie, które czuje się?
Tak, bardzo wyraźnie tutaj chodzi o to społeczeństwo tradycyjne, klanowe, plemienne, które akurat zamieszkuje wschodnią, a głównie południowo-wschodnią część Turcji. I myślę, że mowa głównie o społeczności kurdyjskiej. Kurdowie się w tej chwili nam kojarzą w takim innym kontekście politycznym, ale rzeczywiście jest to bardzo zachowawcza społeczność i kiedy no, jako turkolożka ubolewam nad tym, ale Turcja dla wielu z nas poza w tej chwili, prawda, różnymi aktami terrorystycznymi kojarzy się na przykład z morderstwami, zabójstwami honorowymi, tak? Ale te właśnie morderstwa honorowe i zemsty rodowe to są zjawiska, które zdecydowanie częściej możemy się z nimi spotkać i są dosyć powszechne wśród no właśnie społeczeństwa kurdyjskiego, nie tylko tego, które zamieszkuje jeszcze cały czas Anatolię, ale również tego na emigracji. Na przykład wiemy, jak często dochodzi do takich wydarzeń wśród, prawda, Turków mieszkających, znaczy Kurdów mieszkających w Niemczech na przykład. Ja tak też pytam o tę atmosferę społeczeństwa. Mam wrażenie, że też o tym jest film, o takim dorastaniu w cieniu, w ogóle o dorastaniu przede wszystkim, ale też dorastaniu w cieniu traum zarówno prywatnych, jak i społecznych. I tu właśnie chciałem panią zapytać o te traumy, które właściwie splatają się i tworzą taki trudny do przezwyciężenia węzeł. Tak, ja oglądałam ten film z innej perspektywy niż pani, bo o Turcji wiem, no, mam taką biegową wiedzę, kiedyś przetłumaczyłam przewodnik po Stambule, więc to wiele lat temu. Ale obejrzałam ten film z ogromną przyjemnością, bardzo mnie tak jakoś ożywił i poruszył emocjonalnie. I myślę, że można go też tak, nie wiem, czy czytać, czy odbierać nie tylko kulturowo i socjologicznie, ale też psychologicznie. I ja może właśnie o tych wymiarach trochę mogę powiedzieć. Też wyobrażam sobie, że państwo jakoś to też odbierali, może inaczej to widzieli. I rzeczywiście jednym z poziomów takich psychologicznych w tym filmie jest kwestia traumy. Chociaż nie wydaje mi się to jest delikatnie dosyć zarysowane, bo bardziej istotny wydaje mi się tematyka dojrzewania, chyba że dojrzewanie też uznamy za traumę, co jest to jakieś czytanie. Jeśli chodzi o traumę, to są dwie traumy. Jedna to jest trauma utraty rodziców, a druga to jest trauma molestowania. Ja miałam z tym drugim tematem trochę kłopot taki w sensie, jak to zostało w tym filmie umieszczone. Coś mi tam nie grało, tak, jeśli chodzi o takie pewne prawdopodobieństwo psychologiczne. Bo jeżeli jest tak, że ten wujek, no, widzimy, że tam przynajmniej dwie siostry są molestowane, można sobie wyobrazić, że to mogło tak jakby przechodzić, począwszy od tych starszych też sióstr, bo niby czemu nie. I to się w ogóle jakby nie pojawia w jakiejś w takiej wyczuwalnej problematyce tych dziewczyn, więc ja miałam takie wrażenie, że może ten temat został przez autora czy autorkę scenariusza tak trochę wsadzony jako, nie wiem, żeby może wyakcentować obłudę tego bardziej. Ale jednocześnie mam wrażenie, z taką chirurgiczną precyzją z kolei to życie rodzinne zostało pokazane i ta trauma. To zaraz do tego przejdę, bo ja tutaj mniej myślę jakoś trochę w innych kategoriach, ale dla mnie bardzo taką poruszającą figurą jest kwestia tej traumy utraty rodziców, która w zasadzie się pojawia bardzo wyraźnie tylko w reakcji Lale. I to jest taka piękna klamra, która ten film spina, bo ona na początku i na końcu się wtula w panią Dilek. I ja myślałam o tym, bo na początku to było jakoś bardzo poruszające, jak to się tak zamknęło, już te wszystkie fakty były znane, to myślałam sobie o tym, że na początku dla niej to kończenie roku było nie tylko kończeniem roku, tylko było powtórzeniem traumy utraty matki. Jak patrzymy na te pięć dziewczyn, to mi się wydaje, że ta najmłodsza może mieć 11-12 lat. To jest takie preadolescencyjne jeszcze, więc jeśli rodzice zginęli, bo tak wynika trochę z tego, że pewnie zginęli w jakimś może wypadku 10 lat temu, to ona nie pamięta w ogóle matki. Być może jest jedyną z tych dziewczyn, która nie pamięta matki. Ale to, że nie pamięta tego, to nie znaczy, że ta trauma w niej nie żyje. I jednocześnie jej determinacja przez cały ten film do szukania
no właśnie czegoś, szukania wolności, ale mi się wydaje, że ona głównie tej matki szuka. I ona ją znajduje na końcu, znaczy ona szuka postaci, która będzie, tak jak ta nauczycielka, uczyła i dawała opiekę. Znaczy, że będzie taką postacią, która no, właśnie ten jej gdzieś brak uzupełni. Ale ponieważ ona z taką determinacją tego szuka, to można powiedzieć, że ona ma, my to nazywamy taki wewnętrzny obiekt matki w sobie. Znaczy, że ona miała wystarczająco dużo z kolei dobrych doświadczeń z innymi kobietami, żeby wierzyć, że gdzieś ta matka jest. To znaczy, że warto podjąć wszelkie wysiłki, żeby ją znaleźć. Ale że to jest ta postać, której brakuje w tej rodzinie, takiej opiekuńczej matki, rzeczywiście no nie takiej jak ta babcia do końca, tylko właśnie takiej, która rzeczywiście zapewni opiekę, będzie takim dobrym wzorcem. No i też chyba inną opiekę, bo pani mówi o poszukiwaniu matki, o tej figurze matki w nauczycielce, ale też ta nauczycielka dla mnie, ja się pani nie przyznałem wcześniej, ale ja z kolei kończyłem socjologię. I tak dla mnie ona jest takim symbolem nowej Turcji, tego Istanbulu, który już jest inny. No tak, ja jestem psychologiem, więc tak jak złodziej nawet na świętym kieszeni zobaczy, to ja gdzie nie spojrzę, to wątki psychologiczne. I myślę, że one się nie wykluczają też. Myślę, że właśnie ja na to też tak jakoś osobiście zareagowałam, że to było dla mnie bardzo poruszające. To może ja jako orientalistka jeszcze coś powiem? To będzie taki głos. Trauma edukacji. Znaczy, ja bym może nie była taka optymistyczna. Oczywiście brak matki może również powodować to, że ten obraz matki nieistniejącej jest wyidealizowany i dlatego ona ma tą nadzieję. Tak? Nie wiemy, czy ta matka nie stałaby również w tym systemie patriarchalnym gdzieś obok babki, tak? Że niewinna zabawa w morzu dla niej po właśnie komentarzach sąsiadów byłaby też pewnym zagrożeniem honoru rodu i ona by też brała udział, chociaż może więcej by spotkało te dziewczyny wtedy ochrony z jej strony, tak? Może nie tylko jedna byłaby wydana za chłopaka, którego kocha, może innym by też się udało, może przynajmniej ci kandydaci byliby jacyś bardziej wyselekcjonowani, ale mam wrażenie, że ona mogłaby również nie mieć odwagi. Ale też, zresztą cały czas pada to pytanie, pojawia się opieka, ochrona, ponieważ mam wrażenie, że ten świat, w którym pięć sióstr z Mustanga żyje, jest straszliwie agresywny, że ta agresja jest wszędzie, w pozornie niewinnej scenie, kiedy dziewczyna wychodzi na wiejski rynek i wokół widzi tych mężczyzn milczących i jakby odległych, że tam w telewizorze, który z tyłu gra i gdzieś jakiś przemawia, jest przemówienie jakiegoś polityka, który mówi, jak ma żyć, że strasznie jest, że w ogóle to jest strasznie przemocowe środowisko. No znaczy, jeżeli jakby wszyscy żyją pod dyktando pewnego prawa zwyczajowego, to no proszę pomyśleć też o traumie tych chłopaków, którym też małżeństwa są aranżowane, którzy nie mają możliwości zdecydowania, z kim się mogą ożenić. Mają przykazy, wiedzą, że muszą odbyć służbę wojskową. To jest bardzo duża trauma. Ja już nie mówię o tym, że dla mężczyzny muzułmanina trauma w życiu zaczyna się od momentu obrzezania, bo to następuje w wieku 7-8 lat, kiedy się już jest w pełnym świadomym. Potem jest właśnie kwestia odbycia służby wojskowej, a jakie są w tej chwili, znaczy jest możliwość bycia wysłanym na wschód Turcji, gdzie właściwie no jest to właściwie ryzyko utraty życia. No i potem jest ten przymus małżeństwa, które w bardzo wielu właśnie takich środowiskach jest aranżowane przez rodzinę i żyje się właściwie pod kuratelą rodziny. A jeżeli ewentualnie ktoś ma odwagę, powiedzmy z tego wielopokoleniowego domu wyjść i żyć na własną rękę, no to naprawdę musi wykazać się wielką determinacją. Ja mówię oczywiście cały czas o bardzo zachowawczej społeczności. Dla mnie, jak patrzę na to jako mieszkanka Warszawy, to rzeczywiście jest to hardcore. Znaczy, mnóstwo pomysłów, które tam są na organizowanie życia, są jakieś przedziwne. Ale jakoś bym trochę tak może przewrotnie od innej strony to trochę naświetliła.
bo nie wiem, czy ja bym nie myślałam w kategoriach przemocy o tym. Myślałam o tym trochę tak przywołując tytuł jednego z bardzo ciekawych artykułów Freuda, który też polecam, bo naprawdę jest tam mnóstwo ciekawych myśli, kultura jako źródło cierpień. I to jest tak, że to są dziewczyny, które są, tak wydaje mi się, tak od 11 do jakiegoś 16 roku życia prawdopodobnie, czyli to obejmuje taki okres preadolescencyjny, jak my to nazywamy, i adolescencję. Ja też myślałam o tym, o nich trochę tak właśnie psychologicznie, trochę jako takiej jednej postaci. To znaczy one tam są takie sceny, kiedy one takie splątane gdzieś leżą na tej podłodze i dużo takiego wspólnego bycia. I myślałam sobie, że można też to czytać jako taką jedną postać dojrzewającą, która na różny sposób sobie z tym dojrzewaniem i z tą kulturą, która się pojawia, radzi. W tym sensie kultura jako źródło cierpień, że pojawia się kultura, która proponuje pewnego rodzaju wzorce. Zadanie psychologiczne okresu dojrzewania to jest, w skrócie mówiąc, wypracowanie własnego umysłu w taki sposób, żeby uwzględnić wzorce kultury, w której się żyje, ale żeby można było w tej kulturze jakby się do tego tak jakoś samodzielnie ustawić. I to jest tak, że dramat tych dziewczyn polega na tym, że one wzorce mają, ale nie mają możliwości rzeczywiście z tymi wzorcami się samodzielnie uporać. One są narzucone i tutaj jest ten element przemocy. Tutaj się właśnie kultura pojawia jako to źródło cierpienia, czyli coś, co idzie pod prąd ich pragnień, ich takiego imperatywu rozwojowego. Różnie sobie z tym radzą. To jest pokazanych pięć różnych rozwiązań. Jest dziewczyna, która znajduje kompromis, ta najstarsza, Sonaya. Sonaj, która znajduje kompromis taki, że ona potrafi jakby podporządkować się temu, jednocześnie wybierając z tego to, czego ona chce. Jest druga, Selma, która jest totalnie bierna, to znaczy, która po prostu można z nią zrobić wszystko. Jest Ecze, która najbardziej dramatycznie reaguje, ponieważ on odrzuca poprzez samobójstwo. Jest Nur, która jest w zasadzie, no trochę to jest kwestia przypadku, jak ona stoi w drzwiach i czeka na swojego narzeczonego, to ona może równie dobrze, ona by ich wpuściła, tak? Jeżeli Lale ją pociągnie, to ona ucieknie z nią, tak? Jest ta Lale, która jest absolutnie po stronie buntu, to znaczy ona jest jeszcze też preadolescencyjna, ona jest jedyną taką dziewczynką, być może jeszcze właśnie przed wejściem w okres dojrzewania, która wybiera takie, że ona będzie właśnie szukała tego własnego rozwiązania, tak? Że ona nie będzie, na żadne kompromisy nie pójdzie. Także to jest coś, co może być też w jednej osobie. Tak? To jest pięć różnych rozwiązań, ale to może być też coś takiego, co może być w jednej dojrzewającej osobie w różnych momentach, w różnych okresach, rozmaite reakcje na tą właśnie kulturę, która coś narzuca. Ja myślę o tym, że oczywiście dla nas to jest jakoś się wydaje nie do przyjęcia, ale są to pewnego rodzaju wzorce kulturowe, w których te dziewczyny też jakoś dorastają, tak? Także to jest... Znaczy one są pomiędzy dwoma światami, tak? Ponieważ jest już też inna propozycja. Znaczy tutaj chyba bardzo, to co pani powiedziała o tym, że no one są bierne, tak, że one się poddają. Różnie. Znaczy, no tak, znaczy to rzeczywiście postawa Lale jest skrajną postawą, nawet powiedziałabym, że zaskakującą, tak, ogromnie zaskakującą. Natomiast no, w takim jednak społeczeństwie muzułmańskim liczy się społeczność, liczy się wspólnota, a nie jednostka. Więc tutaj jakby możliwość jednostkowego zachowania, jakiegoś indywidualnego raczej nie bardzo jest możliwa.
to, co pani powiedziała o tym jednym ciele, że one są takie splecione, że to też jest bardzo ważna cecha tego społeczeństwa. Kobiety właśnie w swojej grupie no, są bardzo solidarne, to znaczy jest to jedyne miejsce, jedyna jakby możliwość jakby takiej formy pseudoterapii, tak? Kobiety między sobą sobie się zwierzają, to jest jedyne miejsce, gdzie można powiedzieć o tym, co się dzieje w domu, mimo że się idzie do sąsiadki i się wynosi te sprawy poza dom, ale kobietom można to powiedzieć, tak? I dlatego też one w sobie znajdują siłę, te siostry, tak? No jednak gdyby nie było ich pięć, myślę, że może jakby nie skończyło się na jednym samobójstwie po prostu. Choć to w ogóle wspólnota kobiet, bo przecież no, czy ta ciotka rzucająca kamieniami w agregator, znaczy rzeczywiście jest ten świat, to właśnie no, wspólnota kobiet. Tak, to jest też jeden z takich wątków, który sprawia, że mam trochę kłopot z tym tematem molestowania, tak jak on jest przedstawiony w tym konkretnym filmie, ponieważ myślę sobie, że te kobiety, które tak przemyślnie potrafią chronić te dziewczyny, to zastanawiam się trochę, jak, jeżeli by to było takie molestowanie, które by dotyczyło wszystkich dziewczyn, że one by coś wymyśliły. To znaczy, nawet jeśli one są jakoś zależne od tych mężczyzn, być może nie skonfrontowałyby się, ale jakoś by, no coś by wymyśliły, żeby ochronić te dziewczyny przed tym. Nie wiem, jak ta problematyka molestowania, jak to w Turcji jest, nie wiem, ujawniane, czy o tym się mówi, jak to w ogóle wygląda? No, raczej jest to tajemnica Poliszynela. Jeżeli chodzi o molestowanie w rodzinie, no, to musi zostać w rodzinie. Oczywiście są organizacje kobiece, które pomagają i one również działają, mają filie na wschodzie, mają filie w różnych regionach Turcji. Ale no bardzo, jest to bardzo trudne do, znaczy ta pomoc jest czasem też odrzucana przez same kobiety, bo one jakby mają świadomość, że jednak rodzina może je znaleźć, tak? Rodzina może je znaleźć, rodzina może właśnie wydelegować kogoś, kto dokona tej, nie wiem, zemsty, kto dokona, no po prostu prędzej czy później wrócą na przykład. Jest bardzo wiele takich sytuacji, że dziewczyny uciekają, ale na przykład z tęsknoty za rodziną, za matką wracają. Jest, no i myślę, mi się wydaje, że ten temat no jest jeszcze bardzo, znaczy jakby molestowanie w rodzinie, tak, jest dosyć powszechne, bo też ponieważ dziewczyny mają dosyć zamknięty świat i niewielu jakby z mężczyznami z zewnątrz niewiele do czynienia, znaczy zależy oczywiście w jakim środowisku, ale najwięcej czasu spędzają z mężczyznami z rodziny, tak, z kuzynami, z braćmi, bracia, kuzyni są zawsze takie takimi obrońcami na zewnątrz, tak? Czyli być może reżyserka jakoś nie zdecydowała się tego wyraźniej pokazać, tego, bo to tak bardzo jest tak... Też z tego, co mówiła Erguwen, też nie chciała bardzo podkreślać tego tematu. Znaczy rzeczywiście też podkreślała, że to nie jest na przykład, że to nie jest wyłącznie turecki temat. Tak, i w ogóle oczywiście. Myślę, że ten film zresztą jest bardzo uniwersalny, ale stąd jakby zdecydowała się skupić na innych tematach, aby, no to jest straszliwie mocny temat, aby też nie w tego filmu nie, żeby nie, jakby ciężar tego tematu nie zaważył na całym filmie, no. Bo jest też na przykład tutaj to, o czym pani zaczęła mówić, to znaczy siostrzeństwo. Tak, tak, ta więź między dziewczynami i tutaj też można by pomyśleć, że Lale jest w tej szczególnej pozycji, że ona jest najbardziej jakby taka chroniona z racji wieku i z tego, że ma cztery te starsze siostry przed takim pełnym zderzeniem się z tą kulturą, która narzuca ograniczenia, więc ona jest jakby taką delegatką rodziny też, jeśli by myśleć o takim jednym organizmie psychologicznym, do tego, żeby ona kanalizowała ten bunt. Tak, że jeżeli, to właśnie ta najmłodsza,
która no jeszcze może trochę tak jedną nogą jest w tym świecie dziecięcym, w którym no jest właśnie większa swoboda też i więcej się wybacza też takiej dziewczynce. Ona jest, tak jak mówię, wyjątkowa. Na przykład scena właśnie przyjmowania rodziny przyszłego małżonka, tak? Chłopaka wybranego na męża i tradycyjne podawanie kawy, które ma przygotować przyszła panna młoda i lalę, która pluje, tak, do tych kaw. No jest to taka nasza polska, prawda, czarna polewka w tym momencie. I jakby... No, nieprawdopodobna ona jest, tak? W tych dziewczynach jest taka, jakby w tych scenach właśnie przyjmowania tych kandydatów jest totalna bierność, a ona jakby walczy za nie i za siebie, tak? W takiej nadziei, że może wywalcząc dla nich, wywalczy dla siebie lepszą przyszłość. I też na przykład sposób, jaki ona opisuje, jak ubrano dziewczyny w te mundurki brązowe, tak? Tam jest wyraźnie powiedziane, że jest to kolor kupy, tak? Są to kolor kupy i w tych po prostu gównianych uniformach obeszłyśmy tam miasteczko, wieś, tak? I to właśnie jakby nas obdarło, tak? Pozbawiło nas tej naszej, nie wiem, kobiecości, naszego wdzięku. I mówi to nawet, powiedziałabym, że no jakby na dziewczynkę w tym wieku bardzo, bardzo odważnie. Ja powiedziałabym, że ona jest tak mocno opozycyjna, jakby tam się metafory politycznej doszukała. To jeszcze jej zamiłowanie do piłki nożnej, które tak. Też tą taką właśnie wojowniczą, taką chłopięcą część jej natury też jakoś pokazuje. Tak, to prawda. Mówi pani o jej politycznej świadomości. Ja znowu pozwolę sobie na cytat, który pewnie znów się nam nie skojarzy. Mówi właśnie Denise Erkuwen. Członkowie obecnego rządu niemal codziennie pouczają z partyjnych trybun, jakie są powinności kobiety. Próbują zmuszać Turków, by zakładali wieloletnie rodziny, a żony zamienili w automaty do rodzenia. Ministerstwo Religii wydało dyrektywę o relacjach damsko-męskich. Zabrania młodym flirtów przed ślubem oraz apeluje, by spotykali się wyłącznie pod nadzorem starszych. To rządowa dyrektywa. Politycy wracają do mentalności sprzed dekad. No tak, rzeczywiście cała Turcja śledzi media społecznościowe, wypowiedzi polityków. Potem organizowane są specjalne akcje, które demonstrują przynajmniej w dużych miastach właśnie taką opozycyjną postawę. To jest bardzo powszechne. Znaczy Turcy się świetnie organizują, jeżeli chodzi o właśnie wychodzenie na ulicę i bardzo różny sposób właśnie pokazywanie swojego sprzeciwu wobec tego, co jest narzucane. Czyli na przykład jakby politycy otwarcie powiedzieli, że flirtowanie czy całowanie się w miejscach publicznych, trzymanie się za ręce jest nieprzyzwoite, to właśnie pary umówiły się na konkretną godzinę na namiętne pocałunki po przystankach. Czy no, było tego naprawdę bardzo wiele, tak? Czy na przykład któryś z takich autorytetów religijnych powiedział, że kobiety w ciąży chodzące po ulicach demonstrują swoją seksualność i to też jest właściwie, no, powinni siedzieć w domu i się ukrywać. Więc no, zdarzają się takie kwiatki, mówiąc kolokwialnie. I, no i to jest właśnie świadczy o tym, jak bardzo podzielone jest społeczeństwo tureckie, jak właściwie ta część, która jest za szariatem, tak, za no jednak wprowadzeniem, czy też jakby dostosowaniem się do prawa muzułmańskiego, zupełnie jakby opowiada się za innym zupełnie kodeksem, innymi zwyczajami, a ta laicka, czy też nowoczesna, kemalistowska, czy w ogóle mająca nadzieję, że ta turecka demokracja będzie zupełnie, zupełnie europejska, społeczność też rządzi się innymi prawami i obie funkcjonują w tej wielkiej Turcji jakoś lepiej lub gorzej. Zaraz jeszcze chciałbym też trochę Państwu oddać głos, bo zaprosimy na dyskusyjny klub filmowy i rozmawiamy sami, ale jeszcze pozwolę sobie jedno pytanie zadać o seksualność w tym filmie, bo seksualność, zmysłowość, która tu jest strasznie istotna, zastanawiam się, jak Pani z psychologicznego punktu widzenia też, prawda, bo to jest też o dorastaniu, do odkrywaniu swojej seksualności, jak Pani widzi ten temat w tym filmie?
Tak, to jest jedno z też z takich bardzo ważnych zadań tego okresu, kiedy zmienia się ciało, zmienia się to, co się dzieje w ciele, pojawiają się potrzeby seksualne i jakieś takie zintegrowanie, ułożenie się z tym, ustabilizowanie i takie przygotowanie się do późniejszej roli jest strasznie ważne. My tutaj widzimy jakby różne rozwiązania, które też te osoby, czy te dziewczyny przyjmują. Wydaje się, że stosunkowo mało wsparcia dla tego procesu ze strony otoczenia, które no właśnie głównie chce zakryć i w jakiś sposób tak napiętnować tą seksualność, co nie jest, no rozumiem, że jakaś idea ochronna temu przyświeca, ale nie jest to pomoc dla młodych dziewczyn w tym, żeby one ze swoją seksualnością się ułożyły. Tam jest taka książeczka, którą babcia chowa do szafy i którą z zaciekawieniem lale czyta, kiedy w pewnym momencie tak podsłuchuje też, także one się uczą od siebie w tym, ponieważ no są te różnice wieku i doświadczenia, to one się dowiadują, ale to jest no najwyraźniej, no nie są przygotowane w pełny sposób, żeby mogły faktycznie no jakoś dojrzeć do dorosłej seksualności, do dorosłej takiej pełnej kobiecej tożsamości. Także tutaj wyraźnie, no tak na moje psychologiczne ucho, różne kłopoty no, się szykują. A swoją drogą Turcy mieli swoją Wisłocką, a propos tej książeczki? No, przyznam się, że akurat nie przypominam sobie, natomiast takim autorytetem od spraw właśnie spraw męsko-damskich jest teolog, tak, który również w telewizji się prezentuje. Ja tutaj myślę sobie, że no, bo któż miałby im tę wiedzę o seksualności przekazać? To znaczy babcia, która no prawdopodobnie przeszła swoje, tak, ma tą książeczkę, ona chyba nawet to podaje, tak, przeczytasz sobie, prawda? Natomiast cała edukacja na żony dotyczy, jak widzieliśmy, sfery właśnie, nie wiem, kulinarnej, dbania o dom, gospodarskiej, natomiast no jakby kolejna bardzo istotna sfera małżeństwa, jakby no nie ma przekazu, tak, między kobietami, no pewnie to jest w ogóle w wielu kulturach problemem, ale no tutaj to jest w ogóle jakby zwane tak, że one jakby między sobą wymieniają się tą wiedzą i powiedziałabym, że mają one jakieś zasoby. A jednocześnie w tym filmie jest bardzo dużo takiej zmysłowości, dojrzewającej, to tak aż po prostu kipi, to od tej sceny w morzu, poprzez te zabawy tych dziewczyn, to takie bardziej niewinne nurkowanie do łóżka, do opalanie się, to widać, że to naprawdę jest jakiś istotny i taki żywy temat dla tych dziewczyn. A ja bym też bronił babci, bo za to też cenię Mustang, za to cenię ten film, że też to starsze pokolenie, które oczywiście jest źródłem opresji, ono przekazuje dalej wzorce kultury opresyjnej, patriarchalnej, ale jednocześnie gdzieś ta babcia tu jest pokazana z dużym zrozumieniem, jako też ofiara tego systemu, mam wrażenie. W wywiadzie z Erguven pan powiedział, że chyba Erguven właśnie mówi, że babcia stara się je przez te aranżowane małżeństwa ratować przed tym molestowaniem ze strony wuja. No na pewno fajnie by było, gdyby mogła jakoś odwołać się do organizacji czy do jakiejś innej instancji, które by je przed tym uchroniły, a niekoniecznie poprzez formę małżeństwa, no ale jakby to jest dla niej dostępny sposób ratowania ich. Natomiast znaczy babcia ma takie momenty, że jest nadzieja, że na przykład wspiera, tak, tą jakby dociera do niej to, kiedy ta najstarsza właśnie mówi o tym, że jeżeli wydadzą ją za mąż, za niechcianego przez nią chłopaka, to wznieci bunt, więc to uwzględnia babcia, tak, i współpracuje. Chciałem zapytać, czy mają Państwo jakieś komentarze, pytania, sprzeciwy, afirmacje? Nie. No dobrze, więc jakby też...
Zapytam, no bo właśnie jest to, też mam wrażenie, że no tak, mówimy, wracamy stale do Turcji, tak, ale też mam wrażenie, że przy pewnych mechanizmach też opresji właśnie tej kultury jako źródła cierpień, przy pewnych mechanizmach także funkcjonowania rodziny, że to jest chyba strasznie uniwersalny film. Ja jeszcze myślałam o tej babci, więc nie, może do tego trochę nawiążę, co pan teraz pyta, ale myślę o tym, że one rzeczywiście, widać, że one sporo od niej dostały. I to widać także, jeżeli one mogą tak funkcjonować, w sensie takiej też pewnej swobody, czy to nie chodzi tylko o Lale, ale też te starsze, one też się buntują, znaczy one tam się tam szarpią z tą babcią na początku, tam gdzieś się protestują, znaczy, że one, widać, że one mają, dostały wystarczająco, żeby czuć się bezpiecznie w tym świecie. W sensie takiego podstawowego, właśnie takich przekazów, pewnego rodzaju wzorców. Problem polega na tym, że ich rozwój jest tak zablokowany, to znaczy, że one nie mogą faktycznie w różnych obszarach w pełni się rozwinąć, ale ja też nie miałam, ja nie czułam jakiejś takiej, nie wiem, no niechęci do tej babci, czy takiego poczucia, że to jest, że ona jest taką reprezentantką tej opresji, no bardziej, że ona jest jakby no, częścią tego świata kobiet, w którym ona stara się jak może, na tyle, na ile wie, może, ma możliwości, znaczy, że ona kocha te dziewczynki po prostu. Bo w Turcji też właśnie zarzucono, że postać babci jest też bardzo nieczarnomorska, tak? To znaczy babcia nawet jakby swoim bardzo stambulskim wyglądem nie jest babcią stamtąd. No rzeczywiście, biorąc pod uwagę, jak wyglądają sąsiadki i jak no, jest nietypowa, rzeczywiście jest takie ciepło, tak? Czuć ciepło jej wobec wnuczek i podejmuje próby na tyle jest to jej dostępne, prawda, żeby je ochronić. Bo też właściwie co już by mogła zrobić, to pójść na policję, właściwie policja prawdopodobnie trzyma sztamę, tak, z męską częścią społeczeństwa, tej społeczności. I tutaj by nic nie wskurała, także no może rzeczywiście no właściwie też jest ofiarą tego systemu, tak? Z tego, co pani mówi, ten okręg czarnomorski to nie jest miejsce, gdzie chciałam się znaleźć. No może czarne jest ładne i ma czarne może w ogóle jest zasobne w przepiękną przyrodę. Bardzo, bardzo, jest tam bardzo zielono i właściwie też społeczność bywa różna, natomiast jak patrzy się na okręg wyborczy właśnie tej obecnej partii, jednak o korzeniach islamskich, to muzułmańskich, to jest taki okręg bardzo wspierający te rządy. Także turystycznie bardzo fajna część Turcji, jakby jeśli chodzi o historię, kultury, tam zamieszkiwały mniejszości właśnie też i greckie, i ormiańskie, przepiękne góry, natomiast no, społeczność, a jeszcze właśnie mamy takie bardzo silne korzenie kaukaskie, gruzińskie, także no, społeczność właśnie dosyć zachowawcza. A jeszcze zaraz bym chciał wrócić do tego pytania, które już zadałem jakoś, ale też chciałem zapytać o to dziedziczenie, przekazywanie sobie doświadczeń przez te siostry, to znaczy, czy rzeczywiście to jest tak, to Erguwien tak mówi, że ta najmłodsza mogła się zbuntować, to inne musiały coś poświęcić, czy widzi pani też to takie przekazywanie wiedzy również emocjonalnej? Czy w sensie, czy siostry przekazują tak, sobie? Między sobą. Znaczy, no to może nie wiem, czy w tym filmie, znaczy w tym fragmencie historii, który jest w tej filmie pokazany, ale na pewno z tego, jaki kontakt mają te dziewczyny ze sobą, jak one się też jednoczą w żałobie, jak one są blisko w zabawie. Znaczy ten przekaz jest taki, myślę, że był no, ciągły. To znaczy, że to jest jakoś w oczywisty sposób wpisany właśnie w tą bliskość, w taki rodzaj
dzielenia różnych rzeczy, zwłaszcza jeżeli brakuje innych, czy ograniczone są takie możliwości uczenia się, czy uczestniczenia w różnych grupach rówieśniczych, które to jest takie ważne. Znaczy, nie zupełnie, bo one chodzą do czasu, chodzą do szkoły, tak? Ale wiadomo, że to jest ten takie podstawowa, to jest ta podstawowa grupa rówieśnicza, czy odniesienia dla tych dziewczyn i że tam musi być bardzo dużo tego przekazu. To w sposobie, w jaki one ze sobą są, to nie wszystkie siostry też tak blisko i tak jak one. Tak, one są sierotami, tak? One są jakby bardzo ze sobą silnie związane. Mhm. Tak, na pewno te starsze musiały jakoś matkować też tej młodszej. Mhm. Zwracam się do Państwa, ale widzę. Nie, dziękuję. Myślę, że poradzę sobie bez mikrofonu, ale dziękuję. Na ile ten film był metaforą zmian w Turcji i tego gwałtownego jednak przejścia od kraju, który do niedawna wydawał się taką laicką oazą w tym bliskowschodnim świecie, do radykalizmu? A na ile on jest odzwierciedleniem rzeczywistości w Turcji, choćby w tym rejonie czarnomorskim? Rzeczywiście jakby ten proces, który pan zasugerował, no, ma miejsce w Turcji, tak? Ja nie sądzę, żeby Ergüven miała akurat tutaj jakieś ambicje polityczne, raczej społeczne miała pobudki. Natomiast ta tradycyjność, czy tego rodzaju aranżowanie małżeństw, obrona honoru rodziny, to nie jest zjawisko, które pojawiło się w Turcji wraz z partią AKP. To zjawisko było zawsze, tylko że w jakiś sposób może właśnie taką retoryką, jaka jest publicznie natomiast uprawiana. Pytanie bardziej z mojej strony jest takie, na ile wcześniej to było w ryzach i to był jakiś lokalny folklor, a na ile teraz to się staje taką główną linią? I może abstrahując od kwestii politycznych, ale na ile to społeczeństwo przechodzi w stronę radykalizmu? To znaczy, no jakby film opowiada o pewnych jakby, no, traumach społecznych. No, tutaj jakby nie możemy powiedzieć, że to islam uwypukla, czy dominujący islam uwypukla, czy jakby sankcjonuje takie zachowania, bo to nie jest zupełnie tak. Te zachowania były przedtem. A laicka Turcja, proszę pamiętać, że Atatürk rozprawił się z religijnością Turcji w sposób błyskawiczny i takie tłamszenie państwa, które miało kalifat, które było religijne, na hop-siup, na ogół nie miewa długodystansowych konsekwencji. To znaczy ta religijność wróciła, bo ona była w podziemiu, tak? Tym niemniej powiedzmy, że rząd, który w jakiś sposób właśnie opowiada się za tak właśnie tutaj Ergüven przytacza, tak? Za prokreacją, za wielodzietnymi rodzinami, za konkretnie jakby określa, tak, podkreśla, jak sobie wyobraża rolę kobiety w rodzinie, tak, w rodzinie tureckiej, muzułmańskiej, niewątpliwie może być interpretowane, że również pochwala no, na przykład wydawanie nieletnich dziewczyn za mąż, tak, dlatego że są już gotowe do prokreacji. I no, jakby ja bym nie kojarzyła islamizacji Turcji, która rzeczywiście ma miejsce, z jakby z sankcjonowaniem czy z wspieraniem takich procederów, które oglądaliśmy w tym filmie. Nie wiem, czy do końca odpowiedziałam na pana pytanie. Jeżeli jest jakiś niedosyt, to proszę go zasygnalizować. Myślę, że odpowiedziała pani na pytanie. Reżyserka też podkreśla takie uprzedmiotowienie i seksualizację kobiet.
No, zdecydowanie, znaczy no, kiedy widzimy te jednak ciała dzieci, prawda, które, w których budzą się kobiety i nagle mamy, jakby one zaczynają być zamknięte, już akurat nie mamy tego elementu, one nie są ubrane w długie płaszcze i w chusty, ale pamiętajmy, że dziewczynki, które zaczynają miesiączkować, zakładają chusty, tak, ubierają się, zakrywają tak jak zwyczajowo muszą zakrywać wszystkim włosy, również kostki. Także w tych środowiskach, które przestrzegają stroju, tak, zwyczajowego kobiet, bardzo szybko to następuje. One mają narzucone tylko te uniformy, a potem jak już są jakby w tym areszcie domowym, chodzą dowolnie ubrane, też zresztą te stroje jakby podkreślają ich kobiece kształty i są, tak uwypuklają ich kobiecość. Także właściwie ten świat zewnętrzny, który im, prawda, zakazuje te kraty, tak, plus właściwie mamy no, jakby zupełnie normalnie ubierające się dziewczyny, tak, nawet jak się wybierają na mecz, tak, ubierają się jak typowe nastolatki. Jeśli jest coś takiego jak typowy nastolatek. Tak, oczywiście. Ale to już znowu psychologiczne pytanie. Też bardzo uogólniłam, tak. Rozglądam się. Nie. To pozwolę sobie tylko zapytać, no bo właśnie, bo mówimy stale o tureckich sprawach i są takie filmy, które rzeczywiście wywołują wielką dyskusję w kraju, z którego pochodzą i w tym kraju, no właśnie, budzą tematy tabu, otwierają, nawet jeśli na początku spotykają się z krytyką. A Mustang też fantastycznie działa, znaczy mam wrażenie, że fantastycznie działa i te wszystkie nagrody, to mówiłem przed seansem, nominacja do Oscara, nominacja do Złotych Globów, 4 francuskie Cezary, to film koprodukowany przez Francję oczywiście. Ale też w ogóle jakby Europejska Rada Filmowa, ten odbiór, mam wrażenie, że jest w nim coś bardzo uniwersalnego. I tu właśnie zwracam się do pani z tym pytaniem. Myślę, że to o czym mówiłyśmy tutaj, że to jest w dużym stopniu film o dojrzewaniu, o takim dojrzewaniu w pewnym specyficznych warunkach, gdzie dojrzewająca osoba zmaga się z takimi, a nie innymi ograniczeniami. Ale no, w każdej kulturze to, ten proces się odbywa. Tak? Także też trud taki dorastania, zmagania się z niewiedzą na różne tematy, z przygotowywaniem się do dorosłych ról, z tym, że brakuje często wsparcia w tym przygotowaniu, że się wchodzi nieprzygotowanym w zasadzie, jakoś tak wewnętrznie. Tutaj akurat bardzo wcześnie, ale czasami nawet po 20 można być nieprzygotowanym do tych różnych ról. I myślę, że to jest coś takiego, co jest właśnie takie bolesne i wyczuwalne w tym filmie. Ja pamiętam, że jak go obejrzałam, to miałam taką pierwszą myśl, ja nie chcę o nim rozmawiać, ale nie dlatego, że mi się nie podoba, tylko dlatego, że jest coś bolesnego w tym filmie i pomyślałam potem, że to jest kwestia dorastania i dojrzewania, że jakby dotykanie tego tematu no jest rzeczywiście, no to jest ten taki najbardziej poruszający element dla mnie w tym filmie. Że dorastanie zawsze jest trudne. Dorastanie zawsze jest trudne, a przy braku wsparcia robi się szczególnie trudne i to różnego rodzaju wsparcia, nie tylko takiego braku, jaki tam jest, z powodu braku, nie wiem, rodziców, czy bardzo takiej właśnie narzucającej wzorce kultury, bo mogą być też różne inne braki. I jak ważne wtedy są te więzi z, no nie wiem, czy z siostrami, czy z grupą rówieśniczą i jak to może nie wystarczyć też. To jest ta dramatyczna postać tej środkowej siostry, która no, nie wytrzymuje czegoś, tak, że jest no, gdzieś tego wsparcia i wewnętrznego, i zewnętrznego zabrakło. Także rozwiązania mogą być różne. To może być takie, że się znajdzie jakieś swoje rozwiązanie jak najstarsza. To jest takie, że dosyć niefortunne podporządkowanie się i pewnie niezbyt szczęśliwe życie jak ta druga. I może być bardzo dramatyczne, takie, że to się może zakończyć rzeczywiście no właśnie tak dramatycznie w przypadku tej Eczy. Także głosy z korytarza chyba. I z tego, co pani mówi, to też bardzo wiarygodnie to zostało przedstawione.
Moim zdaniem to zostało przedstawione wiarygodnie psychologicznie i w sposób poruszający psychologicznie. Także ja jakoś życzę temu filmowi i myślę, że będzie miał no nie wiem, no żywy odbiór, czy że będzie jakoś oglądany i przeżywany, bo to nie jest tylko o czymś bardzo takim egzotycznym, co nas kompletnie nie dotyczy, tylko na jakimś poziomie to nas wszystkich dotyczy. Dojrzewanie dotyczy wszystkich. Trauma dotyczy niektórych, ale dojrzewanie dotyczy wszystkich. Myślę, że też jakby, no nie wiem, ingerencja, nie wiem, religii czy zwyczajów, tak, w życie rodzinne i seksualność, to chyba jest też bardzo jest uniwersalny problem. Tak. To, żeby nie kończyć jeszcze tylko traumą i samobójstwem, bo to nie jest chyba najlepszy koniec, to chciałem zapytać, czy myśli pani, że w Turcji on ma szansę odegrać rolę i coś otworzyć w ludziach? W ludziach na pewno tak, natomiast czy w związku z tym jakby problemy te właśnie negatywne, czy te problemy tabu poruszane w tym filmie, czy zaczną być jakoś, powiedzmy, odgórnie, będzie podejmowana próba zaleczenia ich, to nie jestem pewna, aczkolwiek no, rośnie świadomość. Zresztą w tym wywiadzie jest powiedziane, że właśnie Ergüven coraz więcej ludzi z widowni do niej dociera i mówi tak, ja też przez to przeszedłem, ja też przez to przeszłam. Tak. W Turcji myślę, że zwiększy się na pewno świadomość i wyczulenie społeczne na to zjawisko, to na pewno. Zwłaszcza, no, że film jest ujmujący i nie tylko opowiada o tej opresyjności, ale też jakby o... No jest piękny, tak? No jest też urocza ta Lale, która no, chwyta za serce. Jest rzeczywiście to pięknie zagrana też i naprawdę bardzo, bardzo, właśnie jak pani mówi, ujmująca postać też. I jest dużo słońca. Bardzo nad chciałem Morzem słońcem czarnym. Skończyć. Dobrze, to bardzo dziękuję i zapraszam do śledzenia. Nie powinniśmy użyć mikrofonu ze względu na transmisję choćby. Przepraszam, że tak w ostatniej chwili i mieliśmy skończyć pozytywnie, ale jeszcze naszła mnie taka wątpliwość, że fajnie by było myśleć, że to jest pozytywne zakończenie, ale w takiej prawdziwej Turcji, co by się stało z małoletnimi uciekinierkami z rodziny? Czy one by nie wróciły z powrotem? No, po pierwsze, tak jak już to było powiedziane, dziewczyny były, obie są sierotami. Przyjechały do Stambułu od razu po miejscu, gdzie mieszka nauczycielka, po jej partnerze widać, że jest to bardzo wyemancypowana Turczynka. Stambuł, Ankara to miasta, gdzie działa mnóstwo organizacji zajmujących się takimi dziećmi. Jedna z tych organizacji zresztą w tym tygodniu już odwiedza Warszawę. Więc myślę, że akurat w przypadku tej historii Lale i jej starszej siostry nie ma takiego niebezpieczeństwa, ale tak jak już przedtem powiedziałam, rzeczywiście jest taka możliwość, że nawet jeżeli dziewczęta z tęsknoty nie wróciłyby do babci na przykład, gdyby właśnie ta więź je zawróciła, to na przykład rodzina by je mogła odnaleźć, tak? Ale jakoś ja jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o akurat tę historię, tę szczególną. Dziękuję. Naprawdę już na koniec mówiłem, że wszyscy pewnie chcieli wrócić do domu. Dyskusja to dyskusja. Żeby zakończyć rzeczywiście optymistycznie, bo ja ten film czytam bardzo optymistycznie przez główną bohaterkę przede wszystkim i jej postawę od samego początku. To w Turcji się dzieją dobre rzeczy, między innymi dzięki tym organizacjom, o których pani wspomniała przed chwilą, które potrafią się chociażby posłużyć sieciami komórkowymi. Jedna z tych sieci, nie będę używał nazwy, stworzyła aplikację na telefony, która została ściągnięta przez kilkaset tysięcy kobiet w przeciągu jednego roku, bo jakby dotyczył problem szeroko pojętej przemocy domowej i ten ruch oporu przeciwko tej przemocy w Turcji rośnie.
Te aplikacje zostały bardzo sprytnie przekazane kobietom na metkach od bielizny. Mm-hmm. Linki do strony, z której można było ściągnąć. Oczywiście to dotyczy środowiska, no, które ma dostęp chociażby do smartfonów, tak? Czy do internetu. Tutaj mieliśmy z tym problem. Ale dzieją się dobre rzeczy i myślę, że ta dziewczynka jest takim, no właśnie, takim mi się też Mustangiem, tak, który pędzi na czele większego stada. To bardzo, bardzo dziękuję i raz jeszcze zapraszam do czytania Wysokich Obcasów i planujemy kolejne spotkania z tego cyklu, o których oczywiście będziemy też informować w Wysokich Obcasach. Bardzo Paniom dziękuję. Dziękuję, dobranoc. Bardzo Państwu dziękuję.